Hello everyone, jestem, witam was w dzisiejszym proteczkowym filmiku. Stwierdziłam, że nagram takiego szybkiego vloga, bo nie miałam czasu na inne już przez długi, długi czas. A pytaliście mnie, czy żyję. I wiecie co, jak to mówię, że pytaliście mnie, czy żyję, to czuję się jak ten biedny pan, który mówi, że witam was wszystkich i w ogóle, i jego żona mówi: jakich wszystkich? Masz dwóch obserwujących, coś tam, więc tak się czuję, ale to nic. Pytaliście, ja o tym wiem, więc jestem przybywać. Stwierdziłam, że dzisiaj filmik make-upowy. Co z tego, że w sumie nie umiem robić make-upu, w sensie nie jestem typiarą, która jest jak, o Boże, jak ty nosisz ten make-up, ja nie mogę tyle nosić, taka wiecie, że o Boże, bym nigdy nie mogła. Jakby nie chodzi o to, tylko po prostu ostatnio dopiero zaczęłam, tak wiecie, coś ogarniać, więc czemu nie, jak po prostu don't judge. Kawusia mam, wy też sobie zróbcie. I lecimy z make-upem, jadę za godzinę na uczelnię, ale jakby stwierdziłam, że zupdate'uję wszystko to, co u mnie się ostatnio dzieje, bo trochę się działo i w sumie nie mówiłam o tym na YouTubie. Ach, nie zmoczyłam gąbki, stay tuned. I'm back. Dobra, jestem. Zaczynam zajęcia za jakąś godzinę. W ogóle mam jakieś dziwne zajęcia, bo z przedmiotu animacja czasu wolnego musimy organizować jakąś imprezę dla wszystkich i my robimy imprezę weselną, ale nawet nie wiecie, jak mi się nie chce, bo normalnie mam ten piątek wolny, no ale trudno, już pojadę. Generalnie, co się u mnie działo, w sumie czego nie mówiłam na YouTubie? Wydaje mi się, że największa rzecz, o której nie mówiłam na YouTubie, a która się działa, to jest w ogóle mój ślub, moje wesele. Wzięłam ślub we wrześniu, ale stwierdziłam, że wiecie, nie jestem Andziax, ani nie jestem Guelą, ani nie jestem, kto tam jeszcze teraz brał ślub. No nie wiem, chyba Wiskola teraz coś szykuje. Ale never mind, jakby to nie jest ten level, żeby robić relacje z wesela swojego, w sensie ślubu, organizacji w ogóle, bo myślę, że nikogo to nie obchodzi za bardzo na tym etapie, więc sorry, not sorry, ale nic z tego nie robiłam, bo to było po prostu bez sensu moim zdaniem. W każdym razie wszystko przebiegło dobrze. Moja suknia ślubna nadal nie dotarła do pralni, a jest bardzo brudna. Musicie mi uwierzyć na słowo, jak wam tu nie wstawię zdjęcia, to musicie mi uwierzyć na słowo, że dół tej sukni wygląda jak jakbym poszła w trakcie wesela, nie wiem, pokopać ziemniaki na pole, tak dla fanu. Jest po prostu czarna. W sumie mogę wam tu wstawić zdjęcia, jak wygląda normalnie, przynajmniej dla poklotu. Także tak, to jest pierwszy news. Kolejny news, no to jest fakt, że zaczęłam czwarty rok fizjo i jakby, wiecie, jestem confused, bo ja dopiero zaczynałam te studia i dopiero pamiętam, jak siedziałam po prostu, wiecie, na zajęciach online i spędzałam 12 godzin przed kompem i nie wiedziałam, co się dzieje i w ogóle nie rozumiałam większości rzeczy. No a teraz jakby magisterka time, co nie? Od letniego semestru zaczynam pisanie magisterki i nie pytajcie mnie, jak mi idzie. W sensie, no jeszcze nie zaczęłam, ale pewnie jak zacznę, to nie pytajcie, jak mi idzie, bo pewnie będę tym typowym studentem, którego lepiej nie pytać o takie rzeczy. Promotora już sobie wybrałam. Mieliśmy do wyboru dwóch i z jednym i z drugim miałam okazję przygotowywać dwie konferencje, więc mniej więcej miałam pogląd na to, jak oni funkcjonują i działają i jak wygląda jakby praca z nimi. I w sumie miałam trochę dylemacik, bo jeden i drugi miał i plusy i minusy. Boże, mam nadzieję, że żaden tego nie ogląda, bo było tylko dwóch do wyboru. Ale wybrałam jednego. Musiałam się troszeczkę zastanowić, ale to była trochę też impulsywna decyzja, także just we don't care, jakby będzie co będzie. Pracę? Nie wiem, na jaki temat będę pisać, jakby pewnie coś z uroginekologią, bo kto mnie śledzi na Instagramie, to wie, że ja idę raczej w kierunku uroginekologii, fizjoterapii, aczkolwiek nie zamykam się też na to tylko, bo wiem, że zawsze trzeba mieć jakieś jeszcze wyjście, bo nigdy nie wiadomo, co będzie, a może mi się to jednak nie będzie podobało, jak w to wejdę, no bo wiecie, tyle co ja teraz wiem.
to jest tyle co nic, patrząc jak obszerny jest temat uroginekologii. Natomiast taki jest pierwotny plan, co będzie dalej, to jakby wyjdzie w praniu. Generalnie jestem hipokrytką, bo zawsze mówiłam, że sportowcy w ogóle nie i ja nie będę pracować ze sportowcami i nie będę tego robić, bo mnie to nie interesuje, a od pół roku trenuję bieganie i troszkę nie ukrywam, że mi się to zmieniło, bo jak sama weszłam w ten świat trenowania, to jakby bardziej mnie to jednak interesuje niż do tej pory. No ale zobaczymy. Na ten moment jestem zapisana na marzec na kurs terapii blizny. Także zobaczymy. Taki jest plan, żeby go zrobić. Myślę, że jak już się zapisałam, to go zrobię. A w ogóle a propos mojego trenowania, to mam teraz przerwę tydzień i jeszcze trochę chyba będę miała, bo zepsułam sobie kolano. To było bardzo głupie, już wszyscy znają tą historię, ale nie wy, bo wam tego nie mówiłam. Generalnie zbieram się na zajęcia i to jeszcze na zaliczenie rano i dokładnie w tym miejscu, tutaj, jakby chciałam kucnąć do szafy, żeby coś wyjąć i zrobiłam to dość szybko, impulsywnie i jeszcze w tle gra muzyka sprzyjająca do tego i odjechał mi kapeć i uderzyłam środkiem rzepki prosto, wiecie, w ten kant szafy, jakby tej takiej zabutowej szafy drewnianej. I myślałam, że umrę po prostu. Ja myślałam, że ja zemdleję z bólu, bo to wiecie, jest ten taki ohydny ból, jak na przykład się kopnięcie w mały palec albo uderzycie tu w łokieć, w ten nerw. To coś w tym stylu, tylko 10 razy gorzej. No i usiadłam tak jak dzisiaj, wiecie, żeby się pomalować i w ogóle i mówię, łe, dam radę, jakby będzie spoko. I nie było spoko, bo jak wstałam, to się okazało, że ja nie mogę chodzić i nie jest dobrze i bardzo mnie bolało. I musiałam wszystkim wykładowcom z tego dnia, plus tej pani, której zaliczałam, napisać maila, w którym pisałam o tym, że no wie pani, nie będzie mnie, bo zepsułam sobie kolano i jakby nie będzie mnie. Także mam nadzieję, że przynajmniej zrobiłam dzień tym ludziom. Matko, czy wy też macie taki syf? Jakby ja używam tych rzeczy codziennie, od razu wyciągam to, co będę potrzebować, bo ja tu nic nie znajdę po prostu. Jest tak przekopane, to rozkopane i rozwalone, że nie wiem, co mam w ogóle powiedzieć na ten temat, ale przemilczmy to po prostu może. Więc to była bardzo ciekawa historia. Dalej mnie boli trochę ta noga i czekam właśnie na opis mojego zdjęcia rentgenowskiego, poszła na drugi dzień do lekarza zrobić, bo miałam wrażenie, że coś mi tam, wiecie, poszło. I dalej mam uczucie, jakbym miała tą rzepkę prawą, tą uderzoną, jakby na takiej podusi, wiecie, tak jak był obrzęk w środku. Ale mam nadzieję, że jednak nic tam nie jest, bo lekarz w sumie obejrzał mnie, ale on był, wiecie, jak poruszał tą rzepką, tak po prostu jak się rusza rzepką i powiedział, że tam nic nie ma moim zdaniem, jakby fajnie. Jeszcze zostałam skierowana do chirurga, nie do ortopedy, a chirurg jak nie zobaczy, że mam kości i mięso na wierzchu, to raczej go to nie zainteresuje. Także muszę odebrać swój opis zdjęcia i też sama zweryfikuję, czy idę do tego chirurga, czy nie, no bo jak tam nic nie będzie, no to ja nie mam czasu w sumie, bo ja muszę się specjalnie wtedy zwalniać zajęć i to jest bez sensu, także nie wiem, czy to zrobię. Więc mam teraz przerwę w trenowaniu, jest mi mega smutno, bo mega mi tego brakuje. Ja tego, jak zaczęłam to robić, to poczułam, jak bardzo potrzebuję tego na przeciągu chociażby tygodnia, żeby pójść i się jednocześnie rozładować, jednocześnie doładować, bo to, co wam mówią wszystkie typiary w internecie, które sugerują, że jak chcesz się fajnie uczyć, dobrze uczyć efektywnie, to sobie właśnie idź pochodzić, pobiegać w przerwie czy coś. To jest prawda, jakby fakt, że jestem zmęczona fizycznie po tym treningu, ale mam tak czystą głowę i jakby ochotę na inne rzeczy, po prostu ładują mi się baterie takie pozytywne i mega wam to polecam, w sensie jak nie lubicie biegać, to może nie bieganie konkretnie, ale na przykład, nie wiem, spacery z psem, jakieś dłuższe, wiecie, you know, coś takiego. No, także bieganie bardzo spoko. Raczej będę to dalej robić, jak
jak jednak ta noga będzie zdrowa, tylko na ten moment, na tą pogodę, jak jest mniej niż, nie wiem, 10 stopni, ja uciekam na siłownię, ja nie jestem w stanie biegać w takiej temperaturze, nie lubię, boję się zimna i nawet nie mam w sumie ciuchów takich, wiecie, żeby móc sobie pozwolić na bieganie w takiej pogodzie, bo okazało się, że ciuchy, które są cienkie, a jednocześnie ciepłe i wygodne, no to nie kosztują 50 zł. Więc na razie wolę kupić karnet na siłownię, a swoją drogą i tak w tygodniu przynajmniej raz mam jeszcze trening siłowy, więc to mi się przydaje. Mogę spokojnie robić wszystko, co mam do zrobienia. I tak, bardzo, bardzo ciekawe, co nie? Swoją drogą, używam właśnie bronzera z Biedry. Widać tu? Chyba widać. Bronzera z Biedry, na który był hype ostatnio, że są bronzery i róże. I powiem Wam, że jest bardzo fajny. W sensie nie miałam wcześniej innego. No ale ten mi się dobrze sprawuje i mimo ceny, bo kosztowała 12 zł, nie czuję potrzeby kupować nic innego, droższego, bo po prostu po co? Kupiłam też róż. I on był w takim kolorze bardzo Barbie, takim, wiecie, jak ten róż z Diora słynny, na który już zrobiłam roast w poprzednim filmiku. Jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam. I jest ten bardzo fajny, ten róż, zaraz wam go pokażę, bo wiecie, dzisiaj jestem beauty influenza, wiecie. I to jest ten róż i w środku jest taki Barbie, w ogóle bardzo jasny, może nie bardzo, ale jasny, taki zwykły. Natomiast mam moje ulubione, po prostu najnowsze, największe make-upowe działo, jakie kiedykolwiek posiadałam w swoich zasobach make-upowych. Jest to, kochani, this. Jakby, man, to ja wiem, że to jest drogie. Swoją drogę to dostałam na urodziny, także dziękuję Roxy, że tak mnie obdarzyłaś, wiedziałaś, czego mi trzeba. Róż z Rare Beauty. Wiem, że ostatnio jechałam po tych, wiecie, wiralowych kosmetykach, że po co ci to i w ogóle, ale różowi z Rare Beauty nie mogę nic zarzucić, dlatego że mimo ceny, której w sumie i tak nie zapłaciłam, bo dostałam go, jest mega dobry i jak pierwszy raz go nakładałam i dałam sobie takie większe kropki niż te, no to generalnie starczyło go na całą twarz, wyglądałam jakbym miała co najmniej 40 stopni gorączki, także I guess to dobrze, że jest tak napigmentowany. No i w tym momencie jakby daję go trochę mniej i po prostu go dokładam, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Ale tak, róż z Rare Beauty to game changer, aczkolwiek myślę, że jakbyście kupili róż ten z Evelina na przykład, płynny, bo też widziałam, że jest spoko, to też by był spoko. Po prostu to jest chyba kwestia tego, że ja lubię płynne róże jednak, a nie takie twarde róże jak pudry. Aczkolwiek nie przypominam sobie, żebym w ogóle używała różu, póki nie miałam tego i nie było tego hype'u na taki różowy make-up. Jakby to teraz pewnie wygląda strasznie, że tego jest dużo. W sumie nie wiem, czy to widać. Trochę tego mam, ale jak ja to zakryję pudrem, to troszkę znika. Więc sytuacja jest opanowana, ja już wiecie, ja już umiem, trochę umiem coś, więc, a zresztą I don't care, jak ktoś mnie zapyta, to powiem, że to jest Sugar Plum, co tam było? Sugar Plum Winter Makeup, coś takiego widziałam ostatnio, także jak coś, to tu jest ten makeup z TikToka i proszę się nie czepiać. Także to jest najciekawsza rzecz chyba, jaką posiadam. Okej. Teraz pora tą szpachlę utrwalić. I tu Was zaskoczę moim najdroższym na świecie pudrem z Belle za, nie wiem, 10 zł. I tak będę tłusta za, nie wiem, 15 minut od wyjścia z domu, więc po co kupować, mam coś innego, jak i tak moja cera pokaże mi środkowy palec, nawet nie w połowie dnia. A tak w ogóle, co do studiów jeszcze, powiem Wam, że trochę mam już dość. Mam ostatnio bardzo średni czas, jeżeli chodzi o studia.
Może dlatego też mnie nie było na Instagramie, bo jest po prostu ciężko. Mam nadal dużo zajęć, a co roku się łudzę, że skoro to już jest, wiecie, wyższy rok, to może będzie, nie wiem, mniej zapychaczy czy coś takiego. Zresztą jak mogliście słyszeć na początku tego filmu, że ja akurat na czwartym roku organizuję jakieś super imprezki grupowe na zaliczenie, no to jest mało, wiecie, fancy i mało jakby interesujące i potrzebne mi na ten moment, kiedy ja muszę się uczyć 150 milionów testów diagnostycznych na diagnostykę. No to jakby nie fajnie, co nie? Plus jeszcze dojdzie ta magisterka. Ja nie wiem, kiedy ja to zrobię. Niby nie jest tak źle, ale ja sobie po prostu już nie wyobrażam czasami, jak ja mam wszystko to ogarnąć. No jakby ludzie, ja jestem tylko biednym studentem, no ale skoro inni ogarnęli przez tyle lat, to pewnie ja też jakoś dam radę. Nie będzie tak źle, mam nadzieję. Jeszcze takim newsem, którym się nie chwaliłam nawet chyba na Instagramie, bo w tamtym roku zrobiłam o tym post osobny, w tym roku nie miałam energii na to, ale tak udało mi się kolejny rok z rzędu dostać stypendium naukowe, rektora i w ogóle. Także wow, super, jestem mega szczęśliwa. W sumie to się nie nastawiałam, że dostanę to stypendium, mimo że wiedziałam, że mam dużą szansę, bo brałam udział w wielu rzeczach w tamtym roku, z czego w jednej konferencji zajęłyśmy trzecie miejsce. Zresztą jest vlog nawet tej konferencji i z olimpiady też, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie wrócić do tego, jak nie oglądaliście. Także tych punktów trochę nazbierałam i udało mi się dostać, na pewno mi to ułatwi kilka rzeczy. Aczkolwiek, nie wiem, ja bym chciała to odłożyć i właśnie kupić jeszcze jakiś kurs na przykład, ale nie jestem dobra w odkładanie, ale to chyba nie tylko ja, więc nie wiem, no nie wiem, po prostu zobaczymy, jak to będzie, ale fajnie, że jest, zawsze to się przyda. Warto było popłakać trochę nad książkami w tamtym roku, żeby w tym to dostać. Także guys, składajcie na stypendium, jakby nie macie nic do stracenia. Jak nie dostaniecie, to nie dostaniecie, a może dostaniecie i będziecie się cieszyć, bo nieraz nam się wydaje, że dostanie tego stypendium to też jest jakiś nie wiadomo jaki wyczyn, a nie zawsze jest, bo ja nie miałam średniej 5,0, tylko miałam może 4,5. Ale fakt, że jestem w kole naukowym, jestem przewodniczącą koła, że właśnie jeździłam na olimpiady, na konferencje i tak dalej, to naprawdę to mega dużo daje. I teraz w sumie pora na kolejną rzecz, która jest wiralowa i ją mam, bo kupiłam na Black Friday. I jest to maskara Sky High i nie jestem w stanie powiedzieć, że ta maskara zmieniła świat, bo jakby to nadal maskara, ale muszę przyznać, że jest spoko maskarą i że to jest pierwsza maskara, która w ogóle nie robi mi plam pod oczami. Ja zawsze malowałam tylko górne rzęsy i tak czy siak do cholery zawsze miałam tutaj, wiecie, takie czarne, rozmazane i jeszcze nie daj Boże, jak miałam korektor pod oczami czy cokolwiek, no to jak to chciałam zetrzeć, to już schodziło z korektorem i wyglądałam beznadziejnie do końca dnia. A tutaj zaczęłam w ogóle malować dolne rzęsy i nic się nie dzieje, nawet przy dolnych rzęsach pomalowanych i to akurat mnie zszokowało. I to jest mocny argument, żebym ją kupiła drugi raz. Aczkolwiek, czy byłabym ją w stanie kupić po normalnej cenie, bo ona chyba kosztuje z 80 zł? Probably not, jakby raczej nie. Może za te, jak była za te 4 dychy, czy tam 3 dychy z hakiem, to spoko. Ale nie 80 zł. To nie jest na mój studencki budżet takie rzeczy. A jeszcze a propos w ogóle internetów i YouTube'ów. Czy wy też jesteście tak po prostu obsessed z oglądaniem ludzi komentujących kuchenne rewolucje? Bo ja tak, jakby ja kuchenne rewolucje w technikum, w każdy dzień po szkole oglądam po 10 tysięcy razy na playerze w te i we w te moje ulubione odcinki. Nie wiem dlaczego ja to tak lubię, nie oceniajcie mnie, ale jak teraz widzę, że wszyscy to komentują i jeszcze wyławiają takie odcinki, które ja pamiętam, że były mocne, a
Na czym ja skończyłam? Skończyła mi się pamięć w telefonie. Aha, jak widzę, że komentują odcinki, których już nie ma, ja je lubię, to mam ochotę sama po prostu zacząć komentować te kuchenne rewolty. Po prostu uwielbiam też i nowe programy, tak jak Ostre Cięcie, więc Przemek Kucyk, I love you, jakby oglądam twoje wszystkie filmy po 10 razy w ciągu tygodnia, póki nie dodasz nowego i mój mąż jest zmuszony to oglądać ze mną i jest jak nie chce tego oglądać, a potem siedzi i wiecie jak to wasz facet, że jakby mówi, że ogląda cięższy i ta potem sam się wkręca, to dokładnie tak to działa. Więc tak, Kuchenne Rewolucje to życie i komentarze do kuchennych też bardzo, bardzo polecam, bardzo lubię. Więc tak, mój make-up jest ready. Look at this. To chyba nie jest aż tak źle. Chyba nie jest aż tak źle. No, także to się dzieje u mnie. Stwierdziłam, że zrobię taki girl talk i w ogóle z wami pogadam trochę tak na luzie, także miło mi było ciebie gościć na kawusi rano u mnie. Mam nadzieję, że się poczułyście, jakbyście wychillowały z koleżanką na kawie, bo jakby taki był zamysł tego filmu. Ja spadam na uczelnię. No i widzimy się za jakiś czas. Chyba będę musiała robić takie rzeczy częściej po prostu, bo wy myślicie, że ja już nie żyję. Także obiecuję, że teraz już nie dam wam złudnego wrażenia, że nie żyję. Będę częściej się odzywać i widzimy się w kolejnym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, piszcie co tam u was. Ja uwielbiam jak piszecie komentarze, bo to znaczy, że jakby ten znak życia od was pod filmem znaczy dla mnie, że ktoś to naprawdę ogląda i mu się podoba, więc do zobaczenia. Pa!